No i proszę Państwa, dieta. Pierwsza rzecz, którą z reguły u większości przypadków chorób przewlekłych stosujemy, to jest dieta, która jest pozbawiona węglowodanów. A gro pacjentów odżywia się dobrym tłuszczem, czyli to jest dieta ketogeniczna. Tłuszczu jest około 80%, to jest dobry tłuszcz, to jest taki jak awokado, olej z kokosa, oliwa z oliwek, to jest też olej lniany, ale też śmietana, masło i tak dalej. Białka jest niedużo, bo my białka jemy za dużo i z reguły tego białka jemy niepełnowartościowego, no to już jest inna rzecz, i zero węglowodanów. To, proszę Państwa, warto z tą dietą się zapoznać i polubić tłuszcz. No i teraz czynność elektryczna serca. Serce bije cały czas do zejścia. Oby to było jak najpóźniej. Jeżeli przestaje bić, mamy zatrzymanie krążenia i w ciągu 3-4 minut następuje zgon i zmiany nieodwracalne. Jest to cudowny wynalazek, w cudzysłowie, przyrody, w jaki sposób dochodzi do wywołania skurczu mięśnia sercowego i w jaki sposób ten częstość tego skurczu dostosowuje się do sytuacji. Jak idziemy pod górę, czy kogoś gonimy, to on samo przyspiesza. My nie musimy nakazywać, słuchaj, teraz lecę pod górę, więc szybko mi przyspiesz. Nie, to wszystko dzieje się automatycznie. Proszę Państwa, to serce jest jeszcze jednym cudem, który różni się od mięśnia poprzecznie pląszkowanego tym, że w tym mięśniu nie może dojść do tak zwanego skurczu tęstowego. Bo gdyby doszło, to teraz mamy skurcz tęstowy, bo to możemy wywołać mięśnia poprzecznie pląszkowanego i mamy zgon. Natura również się zabezpieczyła przed tym. Ja już nie będę chodził w szczegóły, bo mało czasu mam, widzę. Natomiast jak to się dzieje? Mamy, jakbyśmy wbili igłę do wnętrza komórki, to zobaczymy, że istnieje różnica potencjału około 90 mV. I teraz ta ilość, ten potencjał się cały czas zmniejsza. Jak trafi, przejdzie przez tak zwany próg pobudliwości, następuje skurcz i wolne wracanie do poziomu wyjściowego. I to jest cała tajemnica w tym wolnym powracaniu, bo tutaj serce, żaden bodziec nie może spowodować kolejnego skurczu. Serce tu jest niewrażliwe na nic i to nas zabezpiecza przed skurczami tęstowymi. No i dlaczego ono raz szybciej, raz wolniej może działać? To jest kwestia układu współczulnego, wegetatywnego. Tego, który reaguje na to, czy jesteśmy zagrożeni, musimy ratować nasze życie, czy my sobie jemy, spokojnie odpoczywamy. Jeśli mamy ratować nasze życie, to serce musi wtłoczyć dużo tlenu, czyli musi przyspieszyć. I tu układ współczulny powoduje, że ten okres między spoczynkiem a progiem pobudliwości jest bardzo krótki. Natomiast jak sobie spokojnie jemy, odpoczywamy, ten okres jest długi, serce zwalnia. Mechanizm bardzo prosty. No i teraz, proszę Państwa, tak. Wszystko zaczyna się od bodźca, który jest węźle za tego przesiąkowym. On się dalej rozszerza, powodując kolejne skurcze komór i przedsionków. I tutaj zaczynają się problemy zdrowotne. Jeżeli ten bodziec trafi na jakąś przeszkodę, na przykład tutaj zwolni, to teraz mamy blok i mamy kłopoty. Ale ten węzeł nadaje rytm sercu, z reguły to jest między 60 a 90 na minutę. Ale czasami jest tak, że jakaś komóreczka w przesiąku mówi, dosyć już tego błaznowania, teraz ja będę decydowała i włącza się skurcz dodatkowy. My to odczuwamy jako migotanie albo przepadanie przedsionków. I zaraz zobaczymy, co z tym wszystkim możemy zrobić. Czynność elektryczną serca możemy zarejestrować przy pomocy EKG. Czyli jest to zapis czynności elektrycznej serca. Nie ma to nic wspólnego z czynnością mechaniczną. To jest tylko i wyłącznie zapis czynności elektrycznej. One tworzą różne załamki i tak dalej. Z nich możemy określić, czy mamy szczególnie zaburzenia rytmu, ale też czy mamy endokrynię, czy nie. To trzeba znać się i to umieć robić. Jakie są zaburzenia rytmu? Jak pacjent to będzie odczuwał? No mogą być objawy subiektywne, to co Państwo nam zgłaszają, czyli kołatanie serca,
Może być, że akcja serca jest bardzo szybka, tak zwany galop przy często skurczu. Może być tak, że serce bije bardzo nieregularnie, bo skurcze są komorowe, nisko, które dają przerwę wyrównawczą i w tym czasie, jak mamy dłuższą przerwę, do serca wpływa więcej krwi i następuje silniejszy skurcz. My to odczuwamy jako nagle się jest taki silny skurcz. To pacjenci zgłaszają. I jak zawsze proszę, by sobie zbadali tętno, to widać, że to tętno jest nierówne. Blok przyczyny, to już może przelecę troszeczkę dalej. Migotanie, trzepotanie przysiątku. Migotanie przysiątku bardzo często choroba, z którą mamy coraz większe problemy. Tutaj jest jeden problem. Migotanie przysiątku powoduje, że przedsionki się nie kurczą. Każde komóreczki kurczą się niezależnie. I tutaj stwarzają się warunki do wytwarzania skrzepów krwi. Czyli taki skrzep może się odebrać i powędrować dalej. Dlatego medycyna klasyczna w takich przypadkach podaje aspirynę, heparynę i środki przeciwkrzepliwe. A można to zrobić troszeczkę inaczej. Deficyt stworzenia skrzepów, dobrze, to już ta mniejsza z tym. No i proszę Państwa, taki skrzep, jak mamy pecha, może powędrować albo do mózgu i zatkać tam tętnicę, powodując udar niedokrwienny, albo może spowodować zawał. Wszystko zależy, gdzie, do czego dojdzie. W jaki sposób my to leczymy? Bo można to leczyć. Trzeba zmienić troszeczkę tylko warunki pracy serca. Przede wszystkim dajemy tak, omeki, to jest najważniejsze, tran, co najmniej 3 gramy tranu. Dajemy 3 łyżki oleju lnianego, dajemy koenzym Q10 oraz te wszystkie aminokwasy, o których już mówiłem, czyli L-karnityna, teryboza, magnez, uziemienie przez chodzenie boso, zaraz Państwu pokażę, nawodnienie. My o tym zapominamy, szczególnie osoby starsze. My musimy pić co najmniej 2,5 litra. Osoby starsze, czujniki w organizmie mają stępione i nie chce im się pić. Ale to nie oznacza, że mają nie pić. Trzeba pić świadomie. Wszystkie reakcje biochemiczne toczą się w środowisku wodnym, dlatego jest niezbędne nawadnianie. Dobrze. Tutaj mamy migotanie, trzepotanie komór. I tu, proszę Państwa, jeżeli dojdzie do tego samego, tylko nie przysiągów, a komór, to mamy zatrzymanie akcji serca. Dlatego, że komory nie są w stanie kurczyć się, w związku z czym mamy zatrzymanie akcji serca. I tutaj zostaje nam niestety reanimacja. Zobaczymy, jaka jest przyczyna, ewentualnie defibrylacja, czy inne postępowania. Dobrze, ten spół, który jest potem, ja to przelecę. No i rozróżnik serca. Kiedy nam będą moi koledzy proponowali? W ten czas, kiedy ten bodziec z węzła zatokowego czy z góry ma problemy z przejściem i wywołaniem skurczu komór. I w ten czas pacjent to odczuwa jako akcja serca, nagle mu zwalnia do 30. A jak ma pecha, to dopiero akcja taka serca zostanie podjęta przez węzeł leżący po 2-3 minutach. I tu mamy problem. Dlatego rozróżnik zabezpiecza nas w takiej sytuacji. Jeśli wykryje, że akcja serca zwolniła tam poniżej 40, następuje automatyczne jego włączenie i utrzymanie akcji serca i nie mamy, no, czujemy się w tym razie bezpiecznie. W jaki sposób i czy w ogóle można przerwać często skurcz napadowy? Można, sposób naturalny. Ja proponuję może tak jeden z tych trzech rzeczy. Ucisk gałek bocznych musi być dosyć silny, kurczem, żeby Państwo nie przedobrzyli, to może to proszę zostawić. Masa z otoki tętnicy może odruchowo doprowadzić do zwalniania akcji serca, bo na wysokości rozejścia się tętnicy szyjnej podziału jest taka zatoka, która reaguje odruchowo zwalnianiem akcji serca. Stąd uderzenia karateków w tym miejscu powodują automatyczne zatrzymanie akcji serca. Natomiast bardzo prosta metoda, zimny układ na twarz. To wykorzystujemy odruch nurkowy. Mamy często łóżko na początku, pierzmy sobie ręcznie zimną wodą po łóżku na twarz. Mamy odruchowe zwolnienie akcji serca, często wystarczy to, żeby przerwać nam napad. No, zaburzenia rytmu serca, czyli arytmia, tak bardzo często występująca. Co mamy robić? Przede wszystkim zwiększamy ilość tłuszczu. Zabieramy węglowodany, czyli ilość tranu. Dalej, preparaty, tu mamy 4 gramy tranu. Znowu, proszę zwrócić uwagę, że większość tych preparatów się powtarza.
Mamy koenzym Q10, 2 do 4 tabletek dziennie po 100 mg. Mamy L-karnitynę, derybozę, magnez, natokinaza, tauryna, owoce głogu. To jest coś, co może nam w sposób naturalny wyleczyć zaletnie serca, której medycyna praktycznie biorąc nie bardzo umie leczyć. Teraz, co jeszcze nam jest z naturalnych substancji, które zmniejszają krzykliwość serca? Czosnek, L-arginina, L-cytrulina, tran, imbir, kurkumina, którą Państwo znają, potas, witamina E, natokinaza, miorzą japoński, koenzym Q10, witamina K2. To, proszę Państwa, jest coś, co powinniśmy znać, co w razie tych problemów powinniśmy zacząć sami stosować. I tu proszę zobaczyć, jest kapitalne zdjęcie, które zrobił mój kolega, co robi chodzenie na boso. Tu mamy zlepione erytrocyty. Po chodzeniu bosu, proszę zwrócić uwagę, po 40 minutach chodzenia bosu, obraz się zmienia. Te erytrocyty nie są zlepione, mają możliwość przenoszenia, spełniać swojej funkcji, czyli przenoszenia tlenu. Czyli chodźmy, trzeba na bosaka chodzić. No i układ wegetatywny to jest ten układ niezależny od naszej woli, który powoduje, że przyspieszenie nam się czynności lub nie. Przykładowo, układ współczulny to jest ten, który powoduje reakcję, żeby organizm był przygotowany do walki. Czyli do walki to co robi? Rozszerzają się źrenice. Strach musi być uroczy, bo strach ma wielkie oczy, mówią, prawda? Dalej, ślina jest gęsta, mamy sucho buzi. Organizm nie ma czasu na trawienie, teraz musi walczyć. Natomiast przyspiesza się nam oddech, przyspiesza nam się częstość akcji serca. Odwrotnie jest, kiedy my żeśmy już złapali, sobie spokojnie jemy, bez zagrożenia. Teraz mamy dużo śliny, źrenice nam się zwężają, natomiast pracuje na maksa cały układ pokarmowy, czyli jelita. I teraz zobaczymy, czym się różni zwierzę człowieka. No człowiek to jest takie zwierzę trochę nietypowe. Mianowicie, lew goni, gepard goni, dopadł, prawie już dopadł swoją ofiarę, ale ta sprytna, mała uciekła. Jak ucieka, zobaczyła, lwa nie ma, spokojnie i zaczyna jeść trawę i się nie przejmuje, co dalej. A człowiek, jak ktoś kurzy, to na drugi dzień jeszcze mówi, to ja jeszcze jemu pokażę. I cały czas ma ten wysiew adrenaliny i tak się nakręca. I po co? Trzeba spokojnie podejść. Problem jest, rozwiązaliśmy go, zapominamy, idziemy dalej. Tym się niestety znacznie różnimy. Proszę Państwa, konferencje serca. Coś, co niedawno zostało odkryte. Mianowicie okazało się, że informacja zakodowana jest w interwałach pomiędzy uderzeniami serca. Taki alfabet Morsa. Serce nas informuje, nasz mózg, co się dzieje, żeby uzyskać zwrotny efekt. Jest wiele technik, żeby uzyskać koherencję. Tu mamy, prawda, koherencję pokazaną w momencie, kiedy żeśmy się rozluźnili, żeśmy oddali emocje, a tutaj, kiedy mamy frustrację, niepokój, zmartwienie, widzę, jak to jest poszarpane. To z kolei wywołuje dziesiątki korzystnych reakcji w organizmie. Dlatego to jest takie ważne. Co robić? Tonować nasze emocje. To, co powiedziałem, nie życzyć wszystkim złego, zapomnieć, nie wspominać rzeczy złych kolejne dni, bo to nic nie da. Róbmy swoje i to będzie najlepsze. Naciśnienie. Czy naciśnienie można leczyć? No tak, ale nie lekami. Bo lekami tylko i wyłącznie leczymy objaw, czego nigdy nie wyleczymy. Czy jesteśmy idealnym pacjentem na systemie? Naciśnienie leczymy. Pierwszą rzeczą, która jest najtrudniejsza, która zawsze skutkuje, to jest waga. Jak mamy nadwagę, każdy spadek wagi o parę kilogramów powoduje spadek ciśnienia tętniczego o parę milimetrów. Normalizację wagi daje normalizację ciśnienia tętniczego. Też już tam szczególnie nie wchodził. Co należy robić przy naciśnieniu? Zaczynamy. Waga, ćwiczenia fizyczne, tonowanie emocji. Trzy podstawowe rzeczy. Potem do tego dołączamy jeszcze preparaty naturalne. Czyli takie jak tran i to wszystko, co było poprzednio. L-arginienę, koenzym Q10, rybozy, magnez, natokinazy, warpol i tak dalej, i tak dalej. To wszystko już wiemy. W ten sposób możemy wyłamać się z systemu i możemy przywrócić sobie ciśnienie w sposób naturalny i cieszyć się zdrowiem.